Dobra, mogę wziąć administracyjkę siódmą i to zrobię. I teraz mogę wziąć drugą IDA i wezmę sobie ekspansję. Nie mam pieniędzy na to. Może podgrację? Nie, ekspansję wezmę zdecydowanie, ale... Na ciężko wspinę... Dobra, nie czekamy na dyplomacyjkę, bo nie śpieszy nam się do Ameryki na pewno. Ponieważ i tak nie możemy dostać kolonializmu, więc powinienem kolonizować. Jasnych! To nie wygląda dobrze. Dobra, połowę. Połowę chcę tutaj. No muszę kolonizować, nie mam wyboru. Nie mam... Co to? Od razu, tak? Od razu event. Ty zajebisty event. Ja zakolonizujemy. Ale to będzie nudna seria. O mój Boże, słuchajcie. Nic nie mogę zaatakować, bo nie dość, że mam militarkę niższą. Muszę trochę powbijać ją. Za 20 lat będzie nowa instytucja, którą będę musiał boostować. To... Ty jeszcze muszę wchłonąć. Ci są w ogóle trybutariuszami. Nic nie mogę z tym zrobić. Ale jest lipa, ale ja się nie przygotowałem do tej gry. Dobra, zależy mi tylko na czym będzie. Nie chcę jakiejś super gierki mieć. Mogę nawet sobie przysiedzieć gdzieś te 100 lat czy coś. No nie wiem, już 40 minęło i nic nie zrobiłem prawie. Dobra. Więc tak, na pewno tak, biorę flotę. Nasze 8 tutaj statków handlowych i macie bronić handlu w kantonie, o, w Filipinach, w Australii. W kantonie najwięcej, ale ile będę zbierał w Filipinach z tego kantonu? Powinno być 0,7, jakbym zbierał w 100%, nie? Prawie nic nie zbierał z tego kantonu. Prawie nic. Tu w Filipinach, dawajcie. Coś, no to tu chociaż zbieram coś. Dobra, jak jest z pieniędzmi? Minus... Sporo minus. Zrobię tak. Jeden na minusie. Cholera jasna. Ale wie co mogę na pewno robić, słuchajcie. Tak. Zrobię mu claim. Zrobiłem claim, a przecież kurde to była najlepsza moja wojna z tym claimem. Chłonę tego gościa. To jest będę większy trochę. O, patrzcie. Nie to, ale mogę zrobić Australię albo Zelandię. Chyba Zelandia ma takie dobre idee, ale pamiętam też. To, czy robimy do końca eksploracyjkę? Czy jest coś fajnego? Naval Force Limit? Nie ma nic fajnego. Borale też dostanę, to będzie DevCost. DevCost będzie. Będzie DevCost tutaj, ta cena to jeszcze spadnie, chociaż bo to będzie instytucja, której nie będę brał przez jakiś czas. Ja pieprzę, ale tutaj są rozterki. Drugi kolonista w ogóle niedługo. Bierzmy to, bierzmy to. No, możemy drugi kolonista wziąć, no i to zrobimy, bo head of time jesteśmy. Wyłączę w ogóle focus może. Mogę też boostować prowincję tak szczerze. Znaczy właściwie tylko tom. To tak drogo dość. No ale mogę. Dobra, umarł nam władca. Ten drugi byłby spoko. Haha, dobra. Jest ten drugi. Oczywiście. Tech kost 5%. Dobra. Chyba się dalej tego trzymamy, co? Ja mogę sprzedać tytuły, ile dostanę? 81. O, 300. 320, już jestem zadłużony? 15 pożyczek, mogę tylko 26. Nie, 57, dobra, nieważne, ale to dużo. To bardzo dużo, jak do taki kraj. Dlaczego? Mam w ogóle drugiego kolonistę.
chyba mogę go wchłonąć już, nie? Tak, zrobię to. Patrzcie, że... Ile ma tej armii? Ja mam tu swoje w ogóle 2000. Tu nie ma połączenia. Tu nie ma połączenia, nie ma straightu. Tu jest straight z prowincją, która tutaj liczy się jako jedna, a tutaj nie ma. Bez sensu. Dobra, kasuję to armię, po co mi 2000? Zawsze to taniej być. Super. 15 dukatów. Pięknie. Zróbmy to do końca już. No tam. Parlament albo... Kurde, tu nie ma wyboru tak naprawdę. Parlament jest lepszy o wiele. To, a to oznacza, że tracimy... To jest pozytywne. To jest bardzo pozytywne. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, to jest okej. Okay. To ile tych sailorsów? To jest sporo. O, może to bardziej? Okej, okay, czekamy na... Okej, okay, korupcja. No niech będzie. Znaczy, mamy sortition, to nie ma znaczenia, co bardzo co korupcja. No ty phrasing. Dacie radę, nie? O! No, tak szczerze, to tak ledwo dali radę. Co to jest? Coś nam to da? Nic nam to nie da, bo i tak się już skończyło kolonia robić, więc easy. Jest, druga prowincja w tym samym stajcie, nie? Tak. Idziemy dalej. Powoli zarabiamy. Już zarabiamy, tutaj chwila. Zarabiamy już, dzięki tej prowincji. Ale zajebiście. Integracja się w ogóle skończyła, patrzcie. Nie chcę tej armii. Ale zajebiście, zaczęliśmy zarabiać. Super. Cebu też wchłonęliśmy. No. Ale ta gra jest nudna. Sprawdźmy ten achievement. Tego nie mam. A nie mogę zobaczyć, bo nie widzę. Ryb. Ja w ogóle znowu bolowałem. Wow. Wow! Co jest? Gro! Gro! Naprawdę? Takie rzeczy i dajesz? To jest nie najgorszy w sumie event. Znaczy, będzie pożyczka brana raczej. Tak, na pewno. Ale jeden dewa? Chyba się bardziej opłaca. Powoli, powoli, ja będę mógł jeszcze drugiego tu wyrzucić kolonista. Okej, umarł nam władca, najwidoczniej. Mógłby nawet być ten drugi. Pierwszy byłby spoko. No jest pierwszy, no. Co jest z tą grą w ogóle? To jest strasznie dobre rzeczy widać. Dobra. Czy ja potrzebuję dalej tych... No nie, no potrzebuję pieniędzy. Potrzebuję pieniędzy, niestety. Do końca, nie? Czy chcę te brać? Nie, róbmy do końca. Tańsze... Tańsze będzie branie technologii, nie? Jeśli się weźmie do końca. Dobra, co my z tym gościem zrobimy? Tak szczerze to nie wiem. Tu jest i ciągnie do Filipin. W Filipinach zarabiamy 0,70. Możemy tu dać, to zawsze się trochę zwiększy, nie? Troszeczkę. Patrzcie w ogóle. Możemy się na Sikh switchnąć. Czy się Sikh już pojawił, tak? Tak, tutaj, jak zawsze. Ciekawe. O, mogę wziąć sobie w ogóle jakiś bonus.
Nie ma nic przydatnego, tak szczerze, kompletnie. To może, no ewentualnie. W jakich przypadkach? Nie, tak szczerze, teraz tak myślę, to nie ma przypadkiem jakiegoś bonusu? Też do kolonii? Mi się wydaje, że dwa były. Jeden był na ilość, a drugi był na asymilację. Możliwe, że on też jest w merchantach, tylko że już mam full, niestety. No, nie pomyślałem o tym. Będę miał 5 resta niedługo. Tam. Umarł. 72 lata. O kurde. Drugi może? Kurde, co jest? Dostałem tego, którego chciałem znowu. W ogóle powoli docieram do tych bogatszych terenów. Patrzcie tutaj. Po 8 dawa już są prowincje. Tu jest nawet 10, 8, 7, 5. Jak te dwie chociaż podbijemy, to powinna nam podskoczyć mocno ten. Super. Sytuacja nasza finansowa. Chyba był błąd. A, nie rośnie. Czemu nie rośnie? Chyba musi być unres duży, coś takiego. Wiecie co, tak szczerze, jak teraz dostałem ten Colonial Enthusiasm, ile on trwa? Kurczę, może być już drugą kolonię capnąć? Przez chwilę będziemy na minusie z pieniędzmi. Chwila, ale ja to do drugiej kolonii, to ja bym do drugie 4000 podesłał. No i się zaczęło, nie? I tu mój poszedł entuzjazm do kolonizacji. Ty, czemu tu jest tak dużo? A, bo tu nie jest arid. Okej. Okej, skończyliśmy eksploracyjne idea. Mamy 10% dev costa. O, to jest pozytywne, bo zaraz będziemy boostować nam dobry prestiż. Będziemy tego boostować. Prowincję jakąś. Bardzo bym chciał Tom. Znowu stolicę przynosić. No może tak zrobię. Tom już wybustowałem sporo i tutaj koszty i tak są duże, bo to słaba prowincja do bustowania, tak szczerze. W ogóle zapomniałem, że zmobilizowałem flotę i miałem jeden transportowy statek, który mam dzięki temu krajowi. To w ogóle jest jedna, ta. Dzięki temu krajowi i... To niedobrze. Znaczy spoko, udało się przenieść, ale on też powinien się połączyć z tymi. Halo? Pauza, kurde. Co jest? Nie jest zmobolowany, tego nie mogę smerżować. Czy tamte są zmobolowane, tego nie mogę. Bez sensu. A! Musiałem zmobolować go, żeby go smerżować. Bez sensu. Kompletnie. Znaczy. W sumie jak tak myślę. Może nie być bez sensu. Dobra. Jest. O, wow. To boli. To boli. Aż nie, aż tak może. No tak! My więcej dawa dostajemy, bo jeszcze mam z Age'a bonus. Zajebiście o pieniądze. Ej, powoli mogę te dwie kolonie utrzymać. Niedługo będę musiał trzy utrzymywać, no to będzie gorzej, ale... Ty, patrzcie. Tyle prestiżu mam, że mogę...
cyknąć. Co jest, kurde? O nie. Aj, odładuje im się zaraz, co? Ile to leci miesięcznie? Pół. Bez problemu. Oż mordę. Kolonista kolejny. A to jest głupie, no dobra, niech będzie. No nie, no nie użyję go raczej, ale... Ale fajnie, że plus 20 jeszcze. Wow. Umarł. Każdy jest super. No ten lepszy się wbrał. Local dev cost. Ciekawe. 10 resta. A, parlamentaryzm jak nie może mieć tych. To im spadnie zaraz, patrzcie. No, za rok. Pięknie. Pięknie. To jest pieniądze, no ale... Ale pięknie. Kurczę, wiecie co? Mam tu obniżony dev cost. Znowu ten event wyskoczył. Mogę wziąć to i też o 10% obniży. No ale nie pasuje mi ta prowincja, no niestety. Ten pierwszy jest chujowy. O, ten lepszy się wybrał, ten drugi. I tyle było z naszym bonusem do kolonii. Coś chyba się nałożył jeszcze. Nie, nie nałożył się. Tak szczerze, słuchajcie, patrzę teraz, że mam dodatni income, może bym... No tak trochę zmienia. A to już nieważne. Wziąłbym, wiecie co? No. Dwa stateczki, trzy stateczki. Eksploratora. Tutaj. Wy dalej brońcie trade'ów na Filipinach, nie? Tak. Natomiast ty... Badaj nam tam dalej. Okej, słuchajcie, będzie jedna ważna rzecz. Zauważyłem, że jednak nie jest najgorszy ten trade note, ponieważ jak widać można ściągać z... Tąd. Czemu nie widzę tego? Powinien widzieć. To jest Molucas Trade Note, chyba tak się nazywa, tak mi się wydaje. A, bo nie widzę prowincji, może dlatego. I jeśli będziemy mieli kolonię, patrzcie, jestem w stanie z Filipin tam ściągać, więc będę mógł z Filipin ściągać tutaj. Mam nadzieję, że tu jest dużo prowincji w tym, nie? Tak, są małe wysepki. No i tutaj, tu. Potem, jak będę miał trzech albo nawet czterech kolonistów, zależy, czy parlament będę miał jakiś dobry, to będę się starał jednego kolonisty tutaj cały czas umieszczać, żeby w te 100 lat, mam nadzieję, wszystkie te wyspy zająć, ponieważ będziemy wtedy mieli ochronę tego trade'u w tym miejscu. Będziemy mogli przyciągać z Filipin tutaj i potem do Australii. I to będzie spoko, naprawdę, to będzie bardzo spoko. Tak szczerze, teraz tak myślę, mamy jednego kolonistę wolnego. Jak tutaj zbadam ten teren... Oj, będę miał pieniądze może? To... Tutaj nie ma żadnych nacji w tym trade node, tak mi się wydaje. Żadnych. Nie, żadnych nacji jeszcze nie ma w tym trade node, więc będę z jedną prowincją jedyny, więc będę miał 100% z tego trade node przez jakiś czas. Więc będę mógł już zaraz sterować stąd, tutaj, do mojego kraju. I to powinno... No. Bardzo ładnie zboostować tego trade'a. Dobrze, więc wezmę, żeby zobaczyć, czy moja teoria jest prawidłowa, wezmę już tego typa. I jesteś w stanie zbadać te terrain incognita? Czemu? Muszę tak zrobić, nie? Zaznaczyć. Czemu nie? O matko boska, jak to się może nazywać? Będzie coast, no to jest tyle coastów, Arabian Sea nawet jest. Czy ja mam jakąś mapę, która pokazuje regiony tutaj?
Muszę sobie kiedyś tu mapę jakąś z regionami wziąć. Dobra, to jest to, Ariasta. Z Polynesian Triangle. To nie jest Polynesian Triangle, bo to jest, tak się nazywa, ale to musi być strefa. Southeast Pacific. To jest to. Leć tam. Ta, w ogóle patrzcie, że dwie kolonie już mam. Nie wiem, czy przebitki jakieś robiłem z tego, ale już zarabiam prawie kata jednego, więc zarabiam trzy kolonie naraz robić. To jest bardzo spoko. I cztery praktycznie, bo będę mógł. No, jeszcze trochę to kolonistwo, no ale tak będzie. Odkrył to? Odkrył. 100% mam. Bo jako jedyny widzę tego Dreadnought'a. Ale nie mam zasięgu, to nie ma znaczenia. Hawaja mam 7 dewa, mogę Hawaja wziąć, spoko. Tu ma coś 3. Mam zasięg do tej Hawaje? No nie mam. To tu coś wezmę. Ty. Nowa Zelandia. To jest mój region kolonialny w ogóle. Tu jest 11 dewa, patrzcie. Jest centrum trade'u. O, wszystko się układa w dobro. Ty, tak szczerze? Ten to sprawdził, nie? Znaczy, nie muszę save'ować, bo to nie będzie nic krytyczny błąd, nie będzie, nie? Jakiś, ale ja to sprawdził. Z czystej ciekawości. Zarabiam z trade'u 1,90 około, niech będzie, nie? Okej. Mam zasięg teraz, tak? No, dupa, nie mam zasięgu. Przez jakiś czas nie będę miał. Musi się kolonia zrobić, tak? No dobra. To tracimy pieniądze oficjalnie. Znaczy, jak tu się zrobi, to po prostu. A już się kończy robić. To po prostu nie będę ro nowej robił. Ta, tuż no, od razu. Dużo dawa, więc no. Spoko. Ty dalej tam przeszukuj tych. Weź tu, możesz tu? Nie. Dobra, weź te coasty wszystkie już podgrywaj. Szczerze nie jest tak źle z technologią, jak myślałem, że będzie. Jest spoko. Dopiero się zaczęło kolejna. Ja jestem tutaj dwie technologie head of time. ID je całą zrobione. Nawet tutaj mi się coś tam udało zrobić. A! Haha! 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 O nie, to chcę kliknąć. Powiem wam, że spierdzieliłem. To był słaby pojazd. Nie przełożyłem tam ludzi. Byle co, badaj wszystko już. Okej, tych mogę zabić, co? No. Nie. Co? Gdzie mi statki straciło? O Boże. Straciłem. Chyba dwa nawet statki. No trudno. Ej, co jest? Tyle kolonii mam? Czemu tracę pieniądze? Aha, bo się armia chyba odnawia, tak? Chyba tak. Ty, tak szczerze, mam tutaj dwie. Dwa privilege'a może zrobię tak, żeby oni chociaż byli ci lojalni, co? Nie będzie. Żeby móc to, chociaż wiecie, czasami klikać tego size'a. Okej, mamy kolejną reformę. I możemy wziąć Stability Cost albo Dyplomatę. C. Dyplomatę wezmę. I z tego co zauważyłem, już bardzo spokojnie z pieniędzmi. Nawet jeśli jeszcze nie zrobiłem tego, co chciałem. I w ogóle jeszcze dwie kolonie utrzymujemy, więc jest spoko. W ogóle dewa mamy 128. Chyba 100 więcej. Właściwie tu już większość naszego dewa to dalej jest nasza stolica. I jesteśmy w dobrej drodze, żeby zrobić achievement chyba. Moim zdaniem, znaczy bardzo bym chciał. Cały czas klikam teraz tego
tego gościa, żeby mi to odkrywał, bo nie mam chyba zasięgu. Chciałbym mieć zasięg na Amerykę i już coś tam zrobić chociaż z tymi Inkami, nie? Już 50 lat ponad przysiedziałem, prawie 60 lat przysiedziałem, nawet więcej. Może bym zaczął coś robić, no. Właśnie tak kolonizuję. Nie wiem, mi to nie przeszkadza, wiecie, że nic się nie dzieje prawie. Se kolonizuje, tu się domki budują. Przecież każda kolonia praktycznie zarabia nam pół dukata. Fajna sprawa. Zastanawiam w ogóle, jak ja nagrywam audio. Wydaje mi się, że dźwięk z mikrofonu jest w tym samym audio, co z gry. Szkoda, bo mógłbym wtedy wam podgłosić grę albo ściszać. No nie przewidziałem tego, że będę montował to. Znaczy, przewidziałem, ale zawsze mam ustawione tak, że... żeby były dźwięki razem, żeby po prostu lepiej działało. Widzicie, że już w ogóle 2 godziny nagrywam bez przerwy. Wow, niezłe bunty. Czekaj, jaki to jest dobro? O Jezu, futro. W sumie ceny są wysokie, futra w miarę. Zaletą tego jest na pewno, że tyle tych ludzi jest, że będziemy mieli bardzo dużą asymilację później. Patrzcie, to jest 0,63. 63% będziemy więcej produkować tego. Fura. Będzie bogata prowincja w ogóle. Będzie bogaty state tak naprawdę tutaj cały później. Dobra, explore. Tu możesz, no. Expansionist. O mój Boże. O mój Boże, plus 140, byłoby plus 145, gdybym miał obok tą prowincję gdzieś. Patrzcie, że w ogóle Australia jest takim nodem, że bardzo prosto jest go zająć całego. To jest co? To jest korobota, to jest to jeszcze, o wow. No, tylko że tutaj no, siła tego trade node'a nie jest super, znaczy... Fajne jest to, że to jest odosobniony taki trade node. Jeśli zajmę wszystkie te prowincje, to powinienem mieć 100%. Albo blisko 100%, no ile ktoś nie będzie mi kradł tego.